Cześć. Czuję się zmuszany. Dawno już zakończyłem cykl taśmy prawdy. Ale wciąż słyszę i czytam pytanie kiedy nowe taśmy prawdy? Rozumiem, że naród łaknie prawdy jak powietrza w łodzi podwodnej. Zmuszacie mnie więc? naby no, nastąpiło wynurzenie tej łodzi, odkręcenie wieczka i wpuszczenie trochę powietrza do środka. Choć uważam, że tematy, które chciałem poruszyć, już poruszyłem, ale jak mawiał pewien znany. No, znany, i już. Często powtarzana prawda staje się kłamstwem. Albo to było zupełnie inaczej. Niemniej nie miejcie mi za złe, że mogę się w czymś powtórzyć, powtórzyć, powtórzyć. Dzisiaj postanowiłem się zabawić. Nie drogie panie, dziś sam. Nie, to, to źle brzmi. Ale inaczej się nie da. Postanowiłem się zabawić w akwarystę, który odpalił YouTube, zobaczył, co się dzieje w akwarystyce i palma mu odbiła. No więc jestem początkującym akwarystą z akwarium 30 litrów, kilkoma rybami i roślinami. Już koźwa nie wspominam o zamku i jednej czerwonej sztucznej roślinie. Nie, nie mam ich, jestem ukształtowany przez Fora i wiem, że zamek to zło. Ciekawe co by chrobry wsadził do akwarium gdyby je miał. Jaskinie Neandertalczyka? No więc wgapiam się w kilka kanałów, może kilkanaście i gól mi chodzić zaczyna. Kanał X… Przedstawia filtr, który testuje. Dostał go od firmy Sratatata. Dostał za darmo. Pokazał go w filmie i ma go dla siebie. A ja muszę za niego dać cztery stówy. Chamstwo, zazdrość i brak orgazmu. Ten pokazuje grzałkę. Też by się przydała. Też bydle jedno. Dostało je za darmo, a ja muszę tyrać na tę grzałkę, tyrać i jeszcze raz Tyrać. O, następny. testuje nawozy. Kolejny worek podłoża. No ja pierdzielę, no jak to kuźwa jest, że oni mają za darmo. Ja też chcę za darmo. Nie jestem gorszym. Mam akwarium. No i patrzę, dalej wgapiam się, ten dostaje kasę od swoich patronów na no patrona i ten zbiera kasę w innym serwisie, ten robi zrzutki. Kasa płynie strumieniami. No normalnie nie przeżyję tego. No jak to jest, że oni to wszystko mają? Ja też chcę mieć teraz i dużo i nie ma penisa we wsi. Myślicie, że mało jest takich ludzi, którzy tak myślą? Nie, stanowczo coraz więcej. Ilość kanałów akwarystycznych znacznie wzrosła. Poprawność polityczna nakazuje mi powiedzieć, że nieładnie podejrzewać, iż ktoś chce stworzyć akwarystyczny kanał na YouTube, aby na tym zarabiać. Ale mam to w Sempiternie. Wiem, nikt tak już nie mówi. Ale jak to brzmi? Beatko czy Kasiu masz śliczną Sempiternę? To nawet obrazić się nie ma na co. Więc mam tą poprawność właśnie tam i to głęboko. Bo znalazło się sporo cfaniaczków, którzy liczą na szybki zarobek, pokazując swoje zbiorniki. Oczywiście, że nie jest to specyfika jedynie akwarystycznego YouTube. To zamula cały serwis. A jak już głąb jeden z drugim nie ma absolutnie nic do powiedzenia, to może zostać pato streamerem i kasa leci. Więc taka propozycja: jak ktoś chce szybko zarobić, to powinien zostać pato akwarystą. Nie wiem, co powinien pokazywać. Chociaż wiem, ale wolę nie obnażać mojej wyobraźni, bo potem może mi to nie wyjść na zdrowie, a zdrowie cenię sobie ponad wszystko. Mieliśmy już zaczątki patu akwaryzmu w postaci gościa sikającego do akwarium, ale powieśmy nad tym z sceratki. To i tak był tylko mały wybryk, wybryczek nawet. Ale zaczął się ruch w złą stronę. Niby fajnie, że akwarystów na YouTube przybywa, ale z drugiej strony jakoś tego pada na ryj. Wiem, łatwo teraz wysnuć wniosek, że wierchuszka akwarystycznego YouTube będzie bronić swoich pozycji jak Teksańczycy bronili Alamo. Żeby przypadkiem nie przyszedł ktoś nowy i masła do chlebka im nie ukradł. Ale tu nie ma za bardzo czego bronić. Pokuszę się o stwierdzenie, że w akwarystyce na YouTube już wszystko zostało powiedziane i nic specjalnie nowego i odkrywczego się nie pojawi. Tak jak z książkami o akwarystyce. 99,9% mówi to samo, tylko okrasza to innymi zdjęciami i inną okładką. Czasem forma jest inna, ale treść bardzo zbliżona. Tak samo jest na YouTube. Wszystkie najważniejsze rzeczy zostały już powiedziane. Nowych tematów można szukać jak igły w stogu siana. Więc nie trudno zauważyć, że wiele filmów się dubluje, tripluje albo nawet podziesiętnia. I mamy 10 identycznych filtrów pokazywanych przez 10 youtuberów. Czy jest tu jeszcze miejsce na 11 youtubera? Pewnie jest, ale przebicie się od poziomu mam akwarium i nie zawaham się go użyć do szanowny panie, czy raczyłby pan wspomnieć o naszym filtrze w filmie? Bardzo prosimy, bardzo. Jest naprawdę bardzo długie. A biorąc pod uwagę, że wszystko już było, to taki nowy adept musi naprawdę mieć coś w sobie, żeby zainteresować ludzi. A zainteresowanie ludzi to zainteresowanie firm akwarystycznych. Tak jest, nie ma co wijać w bawełnę. Masz odpowiednio dużo subskrypcji, masz firmy, które Cię poszukują. Nie masz, płaczesz w kąciku albo kupujesz subskrypcję. Na zasadzie, jak w interes nie zainwestujesz, to nie zarobisz. Jest to jakaś droga, nie mniej ją oceniać, zresztą, z Wisami generalnie, co kto robi dla wątpliwej popularności. Tu nasuwa się pytanie, dlaczego w ogóle ludzie kręcą filmy i wrzucają na YouTube. Powody zapewne są bardzo różne. Pierwsza grupa to akwaryści, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą z innymi. Druga, akwaryści chcący się podzielić spostrzeżeniami na temat swoich zbiorników. Trzecia grupa to akwaryści, którzy na YouTube chcą zarobić. I czwarta to akwaryści, którzy stwierdzili, że jak już ciężko się przebić z Minecraftem, to może trzeba założyć akwarium i w ten sposób zaistnieć. I jakoś wszyscy koegzystują ze sobą. Jasnym jest, że niektórym zależy na popularności. Niektórzy tą popularność dostają, choć je zabiegają o nią. I sorry, nie będzie żadnych przykładów. Macie główki, w środku zawartość, to sami przeanalizujcie sobie, co oglądacie. W samej idei zarabiania na YouTube nie ma nic nadzwyczajnego, moim zdaniem. W ogóle jestem za tym. Żeby oglądający płacił jakąś symboliczną, niewielką, wręcz groszową opłatę za oglądanie filmu, wiem, pluję w gniazdo. To musi być darmo, darmo, a jak nie darmo, to się sprzedał. No tak, z pozycji widza to musi być darmo. Widz nie chce płacić. Jednocześnie widz wymaga. Oczywiście generalizuje, widzowie różni są, ale ja też nie lubię płacić. Z drugiej strony widz głupi nie jest i wie, że taki YouTuber poświęca swój czas, użycza swojej wiedzy itd. Tak i tak dalej, i nic za to nie dostaje. Proponuję pójść do sklepu i powiedzieć, że za bułę nie zapłacicie, bo nie i już, a buła się wam należy, bo przecież ktoś bułę stworzył. Zaraz ktoś powie, ale do buły były potrzebne narzędzia, maszyny i surowiec. Do zrobienia filmu potrzebne jest identycznie to samo: sprzęt, surowiec w postaci zbiorników, praca, wiedza i czas. A czas jest najdroższy choć jeszcze nie puszkowany. Chyba że masażowi zegarek wpadnie do maszyny do mielenia. Ale w człowieku Polaku jest coś takiego, że płacenie mu wychodzi najgorzej i rozumie tylko to, że jemu trzeba płacić, a on już niekoniecznie musi. Nic na to nie poradzę. YouTuberzy, a szczególnie akwarystyczni, boją się nawet tego tematu poruszać. A ja się nie boję, bo mam wujka na kolei. Na razie na wszystkich zarabia tylko YouTube. I okej. Okay. Mają swój serwis, wykombinowali, mieli pomysł, niech zarabiają. W kilku regionach pozwolili na to, aby autor filmu zarabiał na filmie. Nie z jakichś reklam, które dają groszowe kwoty i w zasadzie to żenada, ale żeby widz płacił za oglądanie filmu. I nie chodzi mi o produkcje fabularne. Tu oczywiście nasuwa się pytanie, czy widz byłby skłonny na przykład zapłacić 10 groszy polskich za obejrzenie danego filmu, na przykład mojego. No policzmy sobie. Widz wydaje 10 groszy. Nic praktycznie. Ja średnio policzę mam 2000 osób, które chcą dany film zobaczyć. To daje 200 zł. Warto było się starać, szukać tematu, obrabiać film? Warto. Twórca czułby się dowartościowany, a widz nie zauważyłby specjalnie ubytków w portfelu. To są oczywiście luźne rozważania i luźne kwoty, które tu podałem. Rzeczywistość jest jednak inna. Każdy, kto porusza temat kasy, dostaje po łapach, bo mu się nie należy i już. Więc nadal żyjemy w troszkę oszukańczym światku. Srajty patronajty, które połowę kasy biorą dla siebie, sponsorzy wymagający czasem poddańczości twórcy, zbiórki, zarabianie groszy na cudzych reklamach itd. Tak tak nie wiem, ale ja wolałbym zarabiać na tym, co robię całkiem legalnie. Mieć świadomość tego, że jak się nie postaram, to dostanę mniej pieniędzy albo wcale. I to byłby dowód, że ktoś docenia, że swój wolny czas przeznaczam dla innych. A może i epidiaskop się zainteresuje i ogłosi mnie półświętym? Ja i tak wiem, że doceniacie moją pracę. Pokazujecie to w komentarzach, mailach, telefonach i donosach do skarbówki. Ale wyobraźcie sobie, jak spora grupa pseudoakwarystów odpadłaby z YouTube, bo ich zarobki nie starczyłyby nie tylko na waciki, ale nawet na opakowania do wacików. Tu dostanę łapki w dół od tych, którzy uświadomili sobie właśnie, że wrzucają na YouTube kompletną kaszanę. I zaraz zostanę oskarżony o dzielenie ludzi na lepszych i gorszych. No i co z tego? Bo są lepsi i gorsi w tym, co robią. Tak samo jak jest lepszy lakiernik i gorszy lakiernik, lepszy premier i jeszcze lepszy premier. Życie! Więc są lepsi i gorsi YouTuberzy, lepsi i gorsi akwaryści. I to, że tak jest, mnie wcale nie dziwi. Dziwi mnie natomiast, że ci gorsi nie robią nic, aby być lepszymi, a domagają się tego wszystkiego, co mają ci lepsi. A to, co mają lepsi, to efekt ciągłego pogłębiania swojej wiedzy, uczenia się, opanowywania wielu nowych warsztatów i talentu, który się ma. Albo nie. Pogadać sobie oczywiście można. Gadać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale jak wiadomo z tego gadania nic nie wyniknie. My nie zarobimy, wy nie wydacie i już można spokojnie iść do pracy, na spacer, na piwo lub spać. Także nowy YouTuberze, apel do Ciebie. Jeśli już koniecznie chcesz zostać akwatuberem i chcesz zarabiać krocie, mieć Porsche i chatkę na Seszelach, to powiedz mi jak to zrobić. Dam ci za to sztuczny zamek i posążek buddy wodoodporny. Dzisiejszy odcinek miał być o Kasie i był. I Kuźwa znów nie był sponsorowany. A chleb kupić trzeba. A nie zapłacę dzisiaj. Powołam się na klauzulę sumienia i kodeks Bushido. Napisy. A wie pan, że napisów i tego po napisach to już nikt nie obejrzy? Zupełnie się pan niepotrzebnie męczysz. Musiałbyś pan gołą babę na koniec stawić. Albo gołego chłopa. Teraz to nie wiadomo. A zresztą można sprawdzić. Kto zobaczy do samego koniuszka, wpisuje hasło: zobowiązuje się do wpłaty tysiąca złotych za każdy film, jaki pojawi się na pana kanale i nie ma to, tamto. Albo krócej, buba. Nie wiem, co to znaczy. Ale to chyba nie jest obraźliwe, nie tak jak jerzba mate.